Marek Pyza, kłaniam się nisko. Ponownie zapraszam na gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Będziemy rozmawiać o koalicji europejskiej, koalicji obywatelskiej, koalicji, której jeszcze nie ma nazwy, ale niebawem pewnie jakąś nową mieć będzie. W naszym studiu Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Nie ma Grzegorza Napieralskiego, miał być, tak jak mówiłem przed przerwą, obowiązki rodzinne uniemożliwiły mu przyjazd naszego studia, ale przy naszym telefonie jest Anna Maria Żukowska, rzecznik SLD. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Pani rzecznik, na ekranach pani być może tego nie widzi, jeśli nie ma włączonej telewizji w Polsce.pl, jest pytanie gorące, które dziś sobie zadajemy. Czy Czarzasty ogra Schetynę? Bo czy ograł, albo czy właściwie zagrał tak, żeby jego partia osiągnęła sukces w eurowyborach? Odpowiedź na to pytanie już znamy. Ten sukces jest, macie się czym pochwalić, bo 5 mandatów dla europosłów to na pewno jest znakomity wynik. Czasem przedstawia to Włodzimierz Czarzasty w ten sposób, że to SLD jest trzecią siłą polityczną w Polsce, bo trzecie miejsce osiągnęło pod względem właśnie liczby mandatów i coś w tej narracji jest. Zanim przejdziemy do tego gorącego pytania, chciałem zapytać, jak idą przygotowania do wielkiego referendum, które w sojuszu będzie się odbywać za dni kilkanaście. Referendum, które ma odpowiedzieć na pytanie, z kim idzie do wyborów parlamentarnych sojusz. No bardzo dobrze. Wydaliśmy już w tej chwili do tego momentu 15 tysięcy kart wyborczych. Pewnie jeszcze wydamy dużo więcej. Referendum jest 29 czerwca w sobotę. Mamy nadzieję, że będzie spora frekwencja, że już poznamy odpowiedź na to pytanie. Zachęcamy też naszych sympatyków, sympatyczki do wysyłania nam informacji, komentowania w mediach społecznościowych, jak oni by to sugerowali, ponieważ jesteśmy ciekawi także opinii sympatyków i sympatyczek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także to tyle w sprawie referendum. Czyli na razie mamy wielkie badania. Zanim porozmawiamy o tym, jak będą wyglądać negocjacje koalicyjne, chciałbym, żebyśmy posłuchali wypowiedzi przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego sprzed kilku dni w radiu RMF FM. Odnosił się do tej chyba dziwnej jednak strategii Platformy Obywatelskiej, części polityków Platformy, która mówi, że najważniejszy w tych wyborach może być Senat. Posłuchajmy, co mówił Włodzimierz Czarzasty. Cholery dostaje, jeżeli ktoś narzuca taką narrację. Wygramy w Senacie i wygramy w samorządach, to po prostu będzie cudownie. A Sejm to niech chwilę poczeka. Wie pan, ja po prostu ktoś to się nazywa Donald Tusk, ja się prawda? Z tą narracją absolutnie nie zgadzam. Absolutnie nie zgadzam. To jest po prostu takie nieporozumienie. Ja walczę o Sejm, bo Sejm, w Sejmie się tworzy prawo, tak? I to jest. No w Senacie trochę też. Nie, no w porządku. No w parlamencie się tworzy, ale Sejm, wie pan, no ma swoją siłę, no wiemy o co, wiemy tak, o czym wiemy, mówię w tej wiemy, chwili. To Sejm powołuje rząd, walczę, tak? Więc tak ja jest, rozumiem, tak. Że wam zależy na Sejmie, na rządzie. To jest oczywiste. Każdej partii racjonalnej zależy na Sejmie i na rządzie. Jeżeli partia tak mówi, że nie zależy, to znaczy, że po prostu kłamie. Pani rzecznik, pozwoli pani, że oddamy głos senatorowi Jackowskiemu, bo pana, panie senatorze, chciałem zapytać, jak pan ocenia tę strategię Włodzimierza Czarzastego? Wydaje się, że on jest dużo bliżej ziemi niż część polityków Platformy Obywatelskiej, czy też Donald Tusk. Ja muszę powiedzieć, że podzielam pogląd, że oczywiście największym wygranym po stronie Koalicji Europejskiej tych wyborów to był oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej. W pewnym sensie tutaj panu przewodniczącemu Czarzastemu udało się osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, pozbył się, w cudzysłowie, pozbył się dwóch mocnych nazwisk w środowisku lewicowym. Myślę o byłych premierach Leszku Millerze i Włodzimierzu Cimoszewiczu. Znaczy, mówiąc językiem politycznym, zostali zagospodarowani, otrzymali prestiżowe i lukratywne stanowiska w eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego i w jaki sposób zostali wyłączeni z działań tutaj w kraju, które mogłyby zakłócać pozycję Włodzimierza Czarzastego jako przewodniczącego sojuszu, a z drugiej strony osiągnięto inny cel, z kolei bardzo wygodny dla Grzegorza Schetyny, że ci byli premierzy trafili do Brukseli i w jaki sposób zostali wyjęci z tej puli, nazwijmy to Donalda Tuska, tego przy tej przestrzeni, powiedzmy, personalnej, politycznej, ponadpartyjnej, którą chciałby zagospodarować w rozgrywce z Grzegorzem Schetyną. Więc ja patrzę na to z tego punktu widzenia i tutaj trudno odmówić racjonalności wypowiedzi pana przewodniczącego Czarzastego, że oczywiście, że kluczem jest Sejm. Senat jest bardzo ważny, sam jestem senatorem i wiem, że jak
bez Senatu rządzenie byłoby wyjątkowo trudne, czasami wręcz niemożliwe, ale najważniejszy oczywiście jest Sejm, ponieważ tak naprawdę to Sejm emanowany, następuje emanacja i powołanie rządu. Także tutaj twardo pan przewodniczący Czarzasty chodzi po ziemi i widzę, że w sposób bardzo umiejętny, można powiedzieć, rozgrywa swoje pole manewru. Co więcej, w bardzo dobrej pozycji jest w tej chwili wyjściowej, jeżeli chodzi o negocjacje, bo myślę, że jednak tutaj przekonanie będzie w tym referendum, o którym pani rzecznik mówiła, zarządzonym na 29, a więc na wspomnienie liturgiczne Piotra i Pawła 29 czerwca, i w związku z powyższym będzie miał bardzo mocną kartę do negocjacji z Platformą Obywatelską o poszczególnych okręgach, kto będzie jedynką, ile tych jedynek będzie i jakie miejsca kandydaci rekomendowani przez SLD na listach będą mieli do Sejmu. To zapytajmy rzecznik SLD, Anna Maria Żukowska przy naszym telefonie, czy tego typu negocjacje już się toczą. Wiadomo, że jeszcze może nieoficjalnie, ale czy jakieś przymiarki do takich rozmów o podziale list wyborczych są między Platformą a SLD? My mamy w tej chwili nasze przymiarki do naszych list, to znaczy zbieramy w tej chwili z województw informacje od szefów województw dotyczące tego, kto będzie chciał startować do Sejmu, kto będzie chciał startować do Senatu. Także u nas to zbieramy centralnie w partii te nazwiska i w zależności od tego, w jakiej formule będziemy startowali, to będziemy te nazwiska mieli już gotowe, niezależnie od tego, z kim będziemy dalej rozmawiać. A jak się pani zapatruje na tę analizę przedstawioną przez pana senatora Jackowskiego, że Włodzimierz Czarzasty upiegł kilka pieczeni na jednym ogniu, można powiedzieć, między innymi, że udało mu się wypchnąć z sojuszu Włodzimierza Czarzastego i Leszka Millera? Nie z sojuszu, panie redaktorze, tylko z, powiedzmy, z krajowej polityki. Z krajowej Nazwijmy polityki. To w ten sposób. Czy taki też był cel tej operacji europarlamentarnej? Skoro jesteśmy przy pieczeniach, to chciałam powiedzieć, że kuchni politycznej nie należy ujawniać szczegółowo, bo może nie wyglądać tak smacznie, jak potem danie, które jest prezentowane. Pani rzecznik, to na takie słowa, na takie słowa ja mogę tylko odpowiedzieć podziękowaniem za szczerość, bo tak czytam tę wypowiedź między wierszami, nie wszystko oczywiście można powiedzieć głośno, ale a propos tych nazwisk, to chciałem panią jeszcze dopytać, czy to nie będzie kłopot długofalowo, ten sukces, jaki SLD osiągnęło w eurowyborach, no bo wiemy, jakie nazwiska pociągnęły kandydatów sojuszu, w sumie było ich 15 w całym kraju i teraz tych najsilniejszych lokomotyw jednak zabraknie w wyborach do Sejmu i Senatu. Myśli pan, że zabraknie? Myśli pan, że w partii, która ma 23 tysiące członków, zabraknie lokomotyw wyborczych, że takie nazwiska jak Jerzy Wendel i Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Sekułasz-Majdińska, Joanna Senyszyn, Anna Maria Żukowska, Andrzej Rozenek, Sebastian Wierzbicki i mogę tak jeszcze wymieniać dłużej, to nie będą osoby, które są w stanie, mają swoje elektoraty i są w stanie zawalczyć o taki wynik wyborczy, który pozwoli im na wejście do Sejmu. Wydaje mi się, że spokojnie są w stanie. Dlatego się nie boję, że nam tych nazwisk zabraknie, bo my nie jesteśmy partią jednego nazwiska, jak nie przymierzając niektóre inne partie również na lewicy, ale też na prawicy. I u nas są członkowie i członkini, którzy pracują od wielu lat na swoją rozpoznawalność, mają swoje elektoraty, są osadzeni w społecznościach, z którymi pracują, i nie boję się na pewno, że będzie tak, że nam nagle nazwisk zabraknie, bo mam bardzo dobre nazwisko. No, ja mógłbym na to tylko przypomnieć sobie, jakie część z tych nazwisk, bo chyba nie wszyscy jeszcze startowali w wyborach, jakie część z tych nazwisk osiągała wyniki w przeróżnych wyborach i jakbyśmy... Proszę bardzo, Jerzy Wenderlich zawsze zdobywał najlepszy wynik w swoim okręgu, również pokonując kontrkandydatów z Prawa i Sprawiedliwości, co nawet biorąc pod uwagę ostatnie wybory, jest jednak wyczynem, mimo że nie przekroczyliśmy progu, to on pokonał wszystkich kandydatów w swoim okręgu. No, ale taki Andrzej Rozenek już w Warszawie w wyborach samorządowych. Pani Małgorzacie Sekulesz-Majdińskiej zabrakło z kolei 1000 głosów, żeby zostać eurodeputowaną. Więc naprawdę myślę, że to nie będzie jakiś dramatyczny problem, żebyśmy te nazwiska znaleźli. Dobrze, a czy jest możliwy ewentualnie powrót, taki szybki powrót z Europarlamentu, żeby wspomóc SLD, czy też koalicję z SLD w środku przez te największe nazwiska, chociażby przez Leszka Millera?
Ale jaki powrót? To znaczy, my nie jesteśmy partią Wiosna, w której się bierze jakiś mandat, potem się go oddaje, żeby startować do innego gremium uchwałodawczego, czyli w tym wypadku do Parlamentu Polskiego. No nie będzie u nas takich sytuacji, bo my jesteśmy poważni. No, jak gdzieś wystartowaliśmy, to tam będziemy już te mandaty pełnili. Bardzo konkretna odpowiedź. Rzeczywiście ze strony polityków Wiosny o taki konkret bardzo trudno. Teraz pytanie do senatora Jackowskiego w studiu. Panie senatorze, jak pan patrzy na to, co się dzieje po lewej stronie siły, po lewej stronie sceny politycznej? Niedawno Grzegorz Napieralski powiedział, że trochę to przypomina konwent świętej Katarzyny, czyli sytuację na prawicy w połowie lat 90., gdzie było straszne rozdrobnienie, nie potrafiono dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Dlaczego pana zdaniem, za chwilę o to samo zapytam panią rzecznik, koalicja szeroka, lewicowa, nie jest dziś w Polsce możliwa? Przede wszystkim trzeba cofnąć się historycznie rzecz biorąc. Moim zdaniem błędem SLD był rok 2009, a więc 10 lat temu, kiedy SLD poparło zabranie tak zwanych emerytur pomostowych. To była ta pierwsza część reformy emerytalnej, o której już dzisiaj mało kto pamięta, a więc w niektórych zawodach, gdzie można było, mężczyźni mogli w wieku 60 lat przejść. I wtedy pojawiła się taka, powiedziałbym, dość dziwna, jak na partię lewicową, która powinna być właśnie reprezentantem przede wszystkim świata pracy, ludzi pracujących, ludzi ciężko pracujących, bo przypomnę, że te emerytury pomostowe dotyczyły tych zawodów, gdzie człowiek po prostu fizycznie jest wyeksploatowany przez charakter pracy i długotrwałe wykonywanie tej pracy jest praktycznie niemożliwe. I to był taki moment moim zdaniem istotny. I teraz sądzę, że obecne kierownictwo SLD ma jakby tego świadomość, bo miałem okazję też nawet z panem senatorem Napieralskim, którym razem zasiadamy w Senacie, na ten temat rozmawiać. On mi po części przyznał rację, może to były bodajże czasy, kiedy on był przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I on jakby to wskazuje na to, że mamy do czynienia moim zdaniem właściwie z dwiema lewicami w tej chwili w Polsce. Jedna to jest, nazwijmy to, taka tradycyjnie lewica, a więc sprawy, powiedzmy, pracy, sprawy socjalne, te kwestie, nazwijmy to, społeczne, a druga jest bardziej taka celebrycka, kawiorowa lewica, która zajmuje się z tymi sprawami światopoglądowymi, obyczajowymi i tymi wszystkimi kwestiami. I to jedno z drugim nie może się dogadać? I moim zdaniem, i tu mnie trochę zdziwiła wypowiedź pani rzecznik, pozdrawiam serdecznie ze studia, dlatego, że moim zdaniem to właśnie właśnie jeżeli SLD chce bardzo dobry wynik osiągnąć, to odwołanie się do ludzi, którzy nie mają jakiejś jednoznacznej łatki takiej konotacyjnej, związanej z, nazwijmy to, z tą obyczajowością czy z wartościami, ponieważ to ogranicza elektoratowo. Widać wyraźnie, że nawet w elektoracie, były takie badania, że w elektoracie SLD, no chociażby związki partnerskie, to nie jest główny temat, czy temat, który by wzbudzał emocje i był powszechnie popierany. Panie senatorze, dotknęliśmy kilku spraw, a tylko będzie 60 sekund, żeby się do nich odnieść ze strony pani Anny Marii Żukowskiej. O co niniejszym poproszę, jednocześnie przypominając moje pytanie, dlaczego nie jest możliwa szeroka koalicja lewicy dziś? W tej chwili nie jest możliwa, aczkolwiek stawia to dużo pytań, na które są odpowiedzi dosyć problematyczne, ponieważ jeżeli koalicja, no to 8%, jeżeli 8%, no to sondaże, które dają takiej koalicji 10, są bardzo ryzykowne. W Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie ma zwolenników, moim zdaniem, zbyt dużo takiego rozwiązania, bo już raz nasi członkowie i członkini się na tym, mówiąc kolokwialnie, przejechali 4 lata temu, dlatego byłaby tylko opcja startu z list którejś z partii. No i tutaj by się rzecz pewnie rozbiła o to, z której z tych partii. Dlatego myślę, że to będzie jakiś problem. Ale nie wiem, jakiej udzielą ostatecznie odpowiedzi ze zmiankowanym przeze mnie referendum. Jeszcze chciałam się odnieść tylko do wypowiedzi pana senatora. To nie jest tak, że jakaś lewica światopoglądowa stoi w opozycji do lewicy społecznej. Te światy się zazębiają, pokrywają, nie zawsze w 100%, ale jest znaczna grupa elektoratu, dla którego prawdziwa lewica ma dwie nogi, prawą i lewą. Nazwijmy tę prawą, że to jest ta noga socjalna, a tą lewą, czyli bardziej lewą,
taką ślepo poglądałką. No, związki partnerskie właśnie od bardzo dawna. Pierwszą partią pani niestety świętej pamięci jest posłanka Joanna Sosnowska z Olsztyna. Była pierwszą posłanką, która wyraziła projekt takiej ustawy. I takie badania, na które powołuje się pan senator, o ile w ogóle były, a nie takie tylko obiegowe opinie, to są sprzed 5 lat. My mamy najnowsze badania i opinie, wiemy, znamy swój elektorat. Nasz elektorat jest, myślę, znacznie bardziej postępowy, niż się to wydaje, niż się to wydawało jeszcze ileś lat temu, ponieważ ten elektorat się zmienia, odtwarza. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że nasz elektorat wymiera. Oj, nie wymiera i widzieliśmy to w ostatnich wyborach do Europarlamentu bardzo wyraźnie. Przepraszam panie senatorze, nie możemy teraz. Pani rzecznik też już... Króciutko, błagam. Tak, to znaczy on się odtwarza, jest znaczna też grupa osób w wieku 30-40 lat, która ma inne opinie niż osoby zdecydowanie starsze. To trzeba jakoś pogodzić i myślę, że to nam się udaje, jeżeli chodzi o nasz program, który mam wrażenie przez dziennikarzy zarówno z lewa i z prawa, przez komentatorów jest oceniany jako naprawdę jeden z najbardziej kompleksowych, najlepszych programów. Będziemy przyglądać się wszystkim programom w ciągu najbliższych 4 miesięcy. Bardzo dziękuję. Anna Maria Żukowska, rzecznik SLD, mówiła na antenie telewizji w Polsce.pl o prawej i lewej nodze lewicy. Prawa noga lewicy. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Cieszę się, człowiek każdego dnia się czegoś uczy. Jan Maria Jackowski pozostaje w naszym studiu. Panie senatorze, musimy zrobić krótką przerwę, ale chciałbym zaraz dwa słowa wrócić. Obiecuję, bądźcie państwo dziękuję. Z nami. Gorące pytanie w telewizji w Polsce.pl w tej chwili brzmi, czy Czarzasty ogra Schetynę, a w naszym studiu wciąż Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. I najpierw oddam głos w sprawie tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, bo obiecałem panie senatorze. Tak jest, dziękuję. Ja bym chciał się odnieść do tego, co wspomniała pani rzecznik SLD, pani Żukowska, mianowicie ja nie jestem przekonany, że w Polsce jest masowe jakieś parcie do zmian obyczajowych, to co nazwy, przewrócenia tego katalogu wartości, na których powiedzmy przez pokolenia Polska jest oparta. Można mieć różne zdanie na różne kwestie, natomiast ja nie dostrzegam takiego po prostu parcia. Zresztą to był najlepszy dowód, wynik całej koalicji europejskiej, która no, niejako podłączając się do, nazwijmy to, do tej deklaracji pana prezydenta Trzaskowskiego, LGBT, podtrzymywanie tego wątku w kampanii bardzo mocne, no wyraźnie spowodowało mobilizację tej części, która niekoniecznie poparłaby do końca Prawo i Sprawiedliwość w wyborach, ale uznała, że w takiej sytuacji trzeba bronić tych fundamentalnych wartości bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, jako pewien stały element ładu społecznego, który jest oparty jednak na takim naturalnych więziach, które się po prostu wytworzyły. I z tego punktu widzenia lansowanie takiego, tej, jak pani rzecznik mówiła, że jest prawa noga i lewa noga lewicy, czyli ta prawa socjalna i lewa, ta, być może taka 5-6% obyczajowa jest, ale to generalnie to Wiosna zagospodarowuje, a niekoniecznie Sojusz Lewicy Demokratycznej. To zapytajmy, czy podobna refleksja jest w Platformie Obywatelskiej. Przy naszym telefonie jest poseł Robert Kropiwnicki. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy ta refleksja, podobna refleksja pojawiła się w Platformie, że może nie należało aż tak bardzo skręcać w lewo, że może warto się zastanowić nad tym, czy budować bardzo szeroką koalicję z silnymi partnerami lewicowymi przed wyborami do parlamentu? Koalicja szeroka ma sens, bo ona nie jest oparta o poglądy i światopogląd tak naprawdę, czy w sensie o wartości z tej strony, tylko bardziej chodzi o ustrój państwa, o wartości, o praworządność, o demokrację. Z tej strony uważam, że to jest kluczowa oś podziału teraz w Polsce i z tej, tych wszystkich, którzy uważamy, że bardzo ważna jest konstytucja, poszanowanie niezależności wymiaru sprawiedliwości,
tych wszystkich Zrzeszała Koalicja Europejska. Więc ja raczej bym też, no tu się w pewnym sensie zgadzam z panem senatorem Jackowskim, nie szukam osi sporu w światopoglądzie, a w takich tradycyjnych wartościach dotyczących rodziny, czy nawet poglądu co do kościoła katolickiego, to nie tędy droga. To prawda, są nawet takie badania socjologiczne, o których jeszcze parę lat temu socjologom nie śniło, jeśli chodzi o to, co przełknąłby elektorat Prawa i Sprawiedliwości na przykład, ale nie o tym dziś rozmawiamy. Zadajemy pytanie, czy Czarzasty ogra Schetynę. I zanim zadam mniej więcej takie pytanie panu, panie pośle, to chciałbym, żebyśmy wspólnie wszyscy razem z widzami posłuchali jeszcze jednej wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego z RMF. Posłuchajmy. Czy pan pamięta, że wszyscy mówili, że ci premierzy, którzy wejdą, to pójdą zaraz do Partii Ludowej, że to nie, wszystko ściema? No w tym studiu nie, bo pan nie jest głupi. Natomiast, już ja widzę Leszka Millera, który by chciał pójść. Pamięta do pan te słowa, po prostu w ogóle nie ma żadnej kontroli, żadnego dogadania, wszystko. I co się okazało? Okazało się, że Koalicja Europejska, jak się okazuje, skręciła w lewo. SLD nie straciło swojej podmiotowości i wprowadziło 5 eurodeputowanych. Dadam! Tak, proszę pana. W związku z tym naprawdę możecie mówić, co chcecie, a ja będę robił to, co chce moja partia. I tak będzie. No i tak będzie, tak jest, jak dotychczas można powiedzieć. Włodzimierz Czarzasty osiąga właśnie takie cele. Panie pośle, zwracam się do Roberta Kropiwnickiego, czy nie macie lekkiego kaca, że daliście SLD za dużo i on jest właśnie jednym z największych wygranych eurokampanii i może się to powtórzyć kosztem Platformy na jesieni? Zawsze, jak jest koalicja, trzeba się liczyć, że koalicjanci też wezmą mandaty, no bo po to też się buduje koalicję. No, to no, nie jest tyle. Układ taki zero-jedynkowy. No tu jednak muszą wygrywać wszyscy, żeby ta koalicja miała sens. No i ona się zrealizowała. Mandaty uzyskało i PSL, i SLD. I to jest też dla nas dobry prognostyk do koalicji na wybory parlamentarne jesienią, bo to będzie kluczowa rozgrywka tak naprawdę, więc robimy wszystko i to jest też dla nas szalenie istotne, żeby budować jak najszerszy front partii prodemokratycznych, szanujących konstytucję. No i myślę, że SLD będzie razem z nami, no i to jest, myślę, że dobry znów. Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie o to, jak daleko może pójść w szczerości Grzegorz Schetyna, ponieważ Włodzimierz Czarzasty jasno deklaruje, to jest wywiad chyba dla Okopresu, o ile się nie mylę, że chciałby prawa pozwalającego na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, no ale w najbliższej kadencji to będzie jeszcze niestety niemożliwe, nie da się tego przeprowadzić, więc będą tylko związki partnerskie. Będziemy pewnie mieli takie deklaracje ze strony polityków lewicowych i co z tym wtedy zrobi Platforma? Jak będzie się z tego tłumaczyć wyborcom w kampanii? Deklaracje oczywiście jakieś poszczególni politycy mogą składać, ale kluczem jest wybranie większości parlamentarnej do ich przeprowadzenia, więc to, że ktoś indywidualnie ma jakiś pogląd, no to wolno mu mieć i wolno mu też te poglądy głosić. No to jest też różnica pomiędzy nami a PiS-em, że naprawdę ta różnorodność jest i myślę, że to jest szalenie istotne, że część naszych koalicjantów może się z tym zgadzać, a część nie. Kluczem jest, kto zbierze większość do przeprowadzenia zmian w przyszłym parlamencie. Dzisiaj, jeżeli chodzi o to, to uważam, że nie ma większości i zgody większości na pewno na adopcję, ale też uważam, że co do związków partnerskich, to myślę, że większość się już uzbiera, bo jak nawet rozmawiam z częścią ludzi z PiS-u, to oni też uważają coraz częściej, że to jest sprawa, która powinna być uregulowana. To też miałem na myśli, mówiąc o tych zaskakujących badaniach socjologicznych. Pan mówi o tym, że to dobrze, że w koalicji europejskiej była różnorodność poglądów. Ja mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości tylko zacierają ręce, gdy słyszą takie rzeczy, gdy ktoś mówi o adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a ktoś inny w tej samej koalicji nie, bo dla was to w to graj. No, wszelkie takie, powiedziałbym, coś, co jest odbierane przez opinię publiczną jako burzenie jakiegoś ustalonego ponadpolitycznie w wyniku no, naszej tradycji, naszej historii, pewnych wartości, jak myślę chociażby o naturalnym modelu rodziny i tak dalej, to im bardziej to, ten naturalny model rodziny i te tradycyjne wartości będą atakowane,
tym bardziej będzie następowała konsolidacja opinii publicznej wokół tych, którzy deklarują w tym zakresie obronę tych wartości. My to deklarujemy i dlatego nawet ci, którzy nie popierali Prawa i Sprawiedliwości, przecież nie jest tajemnicą, ja mówię o północnym Mazowszu, jak badam wyniki u siebie w okręgu, w subregionie ciechanowskim, na przykład w powiecie żuromińskim, w którym Prawo i Sprawiedliwość osiąga 61% w wyborach europejskich przy bardzo wysokiej frekwencji, a tam tradycyjnie była najniższa w kraju, to pokazuje, że na nas głosowali również, a tam bardzo silny jest PSL, przedstawiciele czy zwolennicy, którzy kiedyś głosowali na Polskie Stronnictwo Ludowe. To pokazuje, że budowa z jednej strony koncepcji antypisu jest zagrożeniem dla bardzo wielu ludzi, którzy uznają, że to jest zagrożenie i możliwość zabrania 500+, przedłużenia znowu wieku emerytalnego, bez względu na to, co liderzy Platformy będą mówić, że tego nie będzie. To im bardziej to mówią, tym bardziej jest przekonanie, że jest tutaj zagrożenie w tym zakresie. A druga rzecz, że wychodzenie z takimi nowinkami też, przynajmniej w perspektywie najbliższych paru miesięcy, być może ta sytuacja się zmieni w najbliższych latach, że tutaj pewne procesy, no nazwijmy to, zmian takich światopoglądowych będą się pogłębiały, ja tego nie neguję, ale mówimy o perspektywie najbliższych paru miesięcy, to ta sytuacja moim zdaniem nie daje sukcesu absolutnie opozycji. I powiem więcej, gdyby tutaj można było tak projektować tę scenę polityczną, to większy uzysk miałaby opozycja, gdyby merytorycznie, programowo była podzielona na część centrową, część lewicową, być może ten projekt PSL-u, tej Koalicji Polskiej, czyli taki chadecki, konserwatywny. Tu jest charakterystyczne, zwracam się do pana posła Kropiwnickiego, kiedy odszedł Jan Filip Libicki z Platformy Obywatelskiej, senator, który był z Platformy Obywatelskiej. No, w momencie, w którym uznano, że to skrzydło konserwatywne w Platformie Obywatelskiej jest w defensywie, zostali wykluczeni z klubu. Tak, z klubu. Więc poprosimy, poseł, bo czas nas goni. Poprosimy tak o odpowiedź pana posła Kropiwnickiego. Więc to pokazuje, w tej sprawie, jaka to jest sytuacja. A może o odpowiedź na szersze pytanie, co z tym programem Platformy, czy też koalicji, kiedy go poznamy i co z waszymi planami wakacyjnymi? Wiemy, że miała być ciężka praca w terenie. Jak to wygląda na dziś? Wakacje pojutrze. Program jest, ale też odpowiem krótko panu senatorowi. Otóż proszę się nie martwić, naprawdę koalicja nie będzie podzielona. Ja rozumiem, że to jest pewne marzenie PiS-u, żeby było jak najwięcej komitetów po stronie opozycji, no bo wtedy PiS ma większą szansę na wygranie. Ale przepraszam, mam to nadzieję, znaczy, że pan twierdzi, że PSL nie pójdzie, że pan ma już wiedzę, że PSL na pewno nie pójdzie odrębnie w tych wyborach do Sejmu. Mówię o Sejmie w tej chwili. Pewności nie ma, ale wysokie prawdopodobieństwo i szanse na to są ogromne, że pójdziemy razem. Ale i wracając do pytania pana redaktora dotyczące programu, my naprawdę mamy dobry program, a który można mówić tak, bardzo prosto. A pieniądze na służbę zdrowia, na specjalistyczną opiekę zdrowotną, po to, żeby ludzie nie umierali na SOR-ach. Po to, żeby ludzie nie czekali kilka miesięcy czy lat nawet na wizytę u endokrynologa czy u innych specjalistów. Bo to po prostu to jest standard cywilizacyjny. To trzeba załatwić. Kolejna rzecz to podnoszenie pensji Polaków, tak, żeby poprzez panie pośle, muszę niestety przerwać. Ja wierzę, że ten program jest i powiem panu to samo, co powiedziałem pani rzecznik SLD. Będziemy w ciągu najbliższych 4 miesięcy na pewno ten program bardzo wnikliwie czytać i o nim rozmawiać. Zapraszam już teraz na antenę w polsce.pl. Z przyjemnością będziemy się przyglądać waszemu programowi. I dziękuję za dzisiejszą audycję. To był poseł Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję, pozdrawiam panie pośle. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. A w naszym studiu senator Prawa i Sprawiedliwości Jan-Marek Jackowski. Dziękuję panie senatorze. Dziękuję. Musimy kończyć, miłego więc popołudnia. Kończymy wzajemnie, ale nie kończą się gorące pytania. Za chwilę Aleksander Majewski będzie pytał, kim jest Mamet H. Na pewno państwo go znają. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.